Jak zdobyć darmowe albo bardzo tanie ilustracje i zdjęcia do legalnego użycia w prezentacjach, w publikacjach, lekcjach i wykładach. O tym dzisiaj powiem. Nazywam się Bernard Fruga. Więcej o mnie znajdziesz jak zwykle na stronie fruga.net. A przechodząc do meritum, czyli do fotografii, do zdjęć. Pracujemy zdalnie, czyli prowadzimy wykłady, publikujemy materiały na blogach, na mediach społecznościowych. No i aż prosi się, żeby je w jakiś sposób zilustrować czy zdjęciami, czy jakimiś grafikami. I teraz ja od kilku lat korzystam między innymi z takiego darmowego zasobu, który nazywa się Pixabay. Tam no, po prostu, nawet bez rejestrowania, można pobierać ilustracje, wpisać zapytanie. Jak na przykład pisałem laptop i można pobrać dowolne zdjęcie, one są na otwartych licencjach. Jest to bardzo dobre źródło, jest to łatwe wrócić źródło, natomiast ma jeden ogromny minus. Wielu, wielu użytkowników internetu korzysta z Pixabay. W związku z tym, jeżeli użyjesz swojej książce, na swojej stronie internetowej, czy prezentacji zdjęcie z Pixabay, to najprawdopodobniej twoi widzowie już to widzieli na jakiejś innej prezentacji, stronie, czyli stracisz taki efekt oryginalności. W związku z tym ja korzystam zwykle z serwisów płatnych albo z tych serwisów, które udostępniają swoje y, portale za darmo, mimo że normalnie są płatne. Na przykład ostatnio zacząłem korzystać z JI Images. YJ, czyli nie od polskich jaj, tylko jaj z angielska czytanych. I tutaj jest zestaw wielu, wielu fotografii, które są darmowe dzięki kodom, które uzyskujesz. Z portalu AppSumo. Zaraz wrócę w ogóle do portalu AppSumo, bo z niego też korzystam z innej okazji. Natomiast tutaj, jeżeli sobie wejdziesz na AppSumo.com, wybierzesz kategorię, według której wyszukujesz jako stock fotos, to zobaczysz aktualnie z tej 19 ofert rabatowych. I między innymi jedną z tych ofert, które zobaczysz na dole, jest oferta JAI Images, która daje ci dostęp do ponad 2 milionów fotografii za darmo. To znaczy według planu taryfowego, który teoretycznie by kosztował normalnie 1000 dolarów, masz go za darmo po prostu rejestrując ten kod rabatowy. I to jest jeden z portali, z których możesz skorzystać, i Images. Ja korzystam też z kilku innych. Między innymi korzystam z portalu Deposit Photos, który normalnie, standardowo jest dość drogi. To znaczy, jeżeli chciałbym mieć zdjęcia na żądanie, czyli takie, że jeżeli Piszę jakiś artykuł blogowy, czy kręcę filmik, to w tym momencie chcę pobrać jedno zdjęcie, za miesiąc następne. No to w tym momencie, kupując taki pakiet dostępu do 100 obrazów, zapłaciłbym 299 dolarów, 300 dolarów razy mniej więcej 4, no grubo ponad 1000 złotych, tak? Około 3 dolarów za jedną ilustrację. Natomiast ja dostęp do depozyt photos, do 100 obrazów, kupiłem za 39 dolarów. Znowu Korzystając jakiś czas temu z tych kodów rabatowych na portalu AppSumo. No skoro po raz kolejny już mówię o AppSumo, no to zwróćmy uwagę na AppSumo. Co to jest AppSumo? No to jest portal zakupowy, gdzie w różnych kategoriach otrzymujemy kody rabatowe. I teraz te same zestawy fotografii, które u właściciela danej platformy. Zapłacilibyśmy tą cenę katalogową, czyli tak jak widziałeś, na przykład zapłacilibyśmy około 300 dolarów w tym planie subskrypcyjnym, depozyt fotos, a ja zapłaciłem tylko 39 dolarów. To w bardzo podobny sposób na innych portalach z ilustracjami. Ja korzystam też z portalu, który nosi nazwę Stock Unlimited, gdzie standardowy dostęp na 3 lata kosztuje 684 dolary, a tutaj wciąż można kupować ten dostęp za 49 dolarów. Ja właśnie korzystam z tego dostępu za 49 dolarów. Na Stock Unlimited jest bardzo dużo ładnych, dobrych fotografii, natomiast moja subiektywna opinia na temat tego portalu. To kiepska wyszukiwarka. Znaczy, ja mam problemy, żeby w sposób łatwy i szybki znaleźć fotografię. Mam poczucie, że autorzy tego portalu. Niezbyt dokładnie poopisywali tagi zdjęć. Czyli tutaj dłużej mi zajmuje znalezienie zdjęcia, którego potrzebuję, jeżeli korzystam ze Stock Unlimited. Dla porównania, Deposit Photos ma rewelacyjne wyszukiwanie. Tam, jeżeli potrzebuję coś znaleźć, znajduje to bardzo szybko i znajduje różne opcje, z których mógłbym korzystać. Natomiast, jak przed chwilą pokazywałem, no ta, te ceny, nawet te rabatowe ceny na Deposit Photos są oczywiście wyższe i oczywiście coś za coś, prawda? Jedno ma związek z drugim, najprawdopodobniej to, że dany portal jest droższy ma związek z tym, że z tyłu gdzieś tam w tle tego portalu jest więcej pracy pracowników, osób, które to opisują. Wracając jeszcze do tego zupełnie darmowego portalu, czyli Pixabay, do którego nie potrzebujesz żadnych kodów rabatowych, możesz się rejestrować, możesz się nie zarejestrować, to tutaj z kolei te opcje wyszukiwania, otagowania są bardzo dobre. Tutaj na Pixabay jestem w stanie bardzo łatwo znaleźć zdjęcia. Natomiast, jak mówiłem na wstępie, one się często powtarzają. Także. Reasumując dzisiejszy materiał, radzę Ci korzystać z legalnych źródeł, czyli używać tych zdjęć, do których masz prawa autorskie, czyli albo zdjęć, które autorzy udostępnili na otwartej licencji, jak na Pixabay, czyli możesz ich używać za zgodą autorów, ponieważ autorzy je udostępnili, albo korzystać z tych zestawów fotografii, gdzie właściciele portali dbają o to, żeby fotografie były z legalnych źródeł, żeby mieć prawa autorskie, a Ty kupujesz dostęp do tych praw przy jakichś korzystnych rabatach. Czy nawet tutaj, jak w tej promocji tego portalu, eye images, przez jakiś czas możesz nawet dostać tą promocję stuprocentową, tak, możesz to dostać za darmo. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. Chętnie usłyszę Wasze komentarze, podpowiedzi na temat tego, skąd jeszcze można korzystać z ilustracji do swoich materiałów, tutaj w komentarzach pod tym materiałem YouTube'owym. Oczywiście zawsze chętnie z Wami dyskutuję. Jeżeli chcesz więcej tych materiałów otrzymywać, to oczywiście subskrybuj mój kanał. Łapka w górę po tym materiale też będzie mile widziana i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pogodnie pozdrawiam!